czy to coś kosztuje, że my mamy zagrożenie życia i wzywamy tej pomocy. Dzisiejsze szkolenie, na którym byłem, skończyło się egzaminem. Co ten egzamin mi daje? Czy to radyjko potrzebuje mieć też jakiś papier? Czy jest opcja, że dostanę jakąś karę? Witajcie, dzisiaj jesteśmy w Akademii Żeglowania, koło mnie Bartek Gruszka, który opowie nam o tym, dlaczego nawet, zobaczcie, na kajaku warto mieć jakieś radio. Bartek, z grubej rury, czemu nie telefon? Wiesz co, no telefon wiadomo, że jest czymś dla nas najwygodniejszym, bo mamy go cały czas przy ciele. Mhm. Nie tylko dzwonimy, rozmawiamy, piszemy do siebie, no ale jest to dla nas najłatwiejsze urządzenie. Natomiast nie wszystkie informacje dla nas kluczowe pod kątem bezpieczeństwa, no usłyszymy właśnie na telefonie. Radio to jest takie źródło informacji, które dostarcza nam bezpośrednio informacji, co się dzieje na wodzie morskiej, bo tam są wszelkie służby morskie, czy to SAR, czyli Search and Rescue, organizacja ratująca życie na morzu, czy to służby portowe, jak kapitanat portu w Gdańsku na przykład, czy w Gdyni, czy to są mariny jachtowe, które wysyłają, czy też pozwalają jachtom wyjść na zatokę lub też zapraszają do środka. Słuchaj, po co nam radio na przykład na Zatoce Puckiej, która no, nie jest jakimś dużym akwenem i mamy zasięg komórkowy? Radio jest po to, żeby można było wezwać pomocy i ewentualnie udzielić pomocy lub przekazać informacje dalej. Mhm. Czyli jeżeli mamy takie radio morskie, czy to płyniemy, nie wiem, kajakiem, czy to jachtem żaglowym, motorówką, czy może nawet windsurfingiem i powiedzmy coś nam się wydarzyło, bo nie wiem, zdryfowaliśmy za daleko od brzegu, nie wiem jak wrócić, czy mamy jakąś awarię, wywrotkę, może mamy człowieka za burtą, tak? No to w takiej sytuacji oczywiście moglibyśmy zadzwonić przez telefon, możemy, ale równie dobrze możemy to zrobić i szybciej nawet przez radio morskie, dlatego że po drugiej stronie tejże słuchawki no są wszystkie służby, które odpowiadają za bezpieczeństwo na morzu. One od razu to usłyszą. Natomiast to, co jest bardzo ważne, nie oszczędzamy baterii w trakcie pobytu na wodzie. To jest bardzo ważne. My powinniśmy być cały czas na nasłuchu na kanale 16. Czyli nawet jeżeli nie potrzebujemy pomocy, on powinien być wyłączony, tak żebyśmy go słyszeli, bo być może w każdej chwili ktoś będzie wzywał pomocy właśnie na kanale 16. To jest nasz obowiązek. Tutaj zachodzi kolejne pytanie. Czy to coś kosztuje, że my mamy zagrożenie życia i wzywamy tej pomocy? Widzisz, no w odróżnieniu od tego, co się dzieje w górach w niektórych krajach, tak, ratowanie życia na morzu jest za darmo. Na całym świecie, tak? Czyli jeżeli wezwiemy pomocy Mayday, 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 tak? Albo wciśniemy przycisk Distress w radiu z przystawką DSC i usłyszą to służby ratunkowe, one natychmiast ruszą nam z pomocą i wykorzystają do tego takie środki, jakie trzeba. Jak trzeba, to i śmigłowiec wyślą, jak trzeba, to i duży statek. I podejmą nas na pokład, doprowadzą nas do brzegu i nie wezmą za to ani złotówki. Czy to radyjko potrzebuje mieć też jakiś papier? Korzystając z radia, które pracuje na częstotliwościach morskich od 156 do 184 MHz, trzeba je zgłosić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w wyniku którego radio otrzyma swój numer MMSI, czyli MMSI oraz call sign. Call sign to jest hasło wywoławcze danej jednostki, które SPS albo SPG, oraz ciąg cyfr, które to pozwala innym jednostkom nie korzystać z twojej nazwy, jak kiedyś słynne wywołanie, jak Drzeszowiak, weź to wypowiedz, nie będąc Polakiem, wtedy pyta się what is your call sign, tak? Jak jest twoje hasło wywoławcze i wtedy podajesz SPS albo SPG i ciąg cyfr, które zostało właśnie nadane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. To jest przypisane do danego radia, więc dane radio, które ma przystawkę DSC, jak wciskasz przycisk Distress, to na innych radiostacjach właśnie te radiostacje otrzymają numer właśnie MMSI, który wywołuje ten alarm. Tak? A służby ratunkowe oprócz tego numeru od razu im się wyświetli w bazie informacja, co to jest za jednostka. Czy to jest jednostka, która na pokładzie ma 5-10 osób, czy to jest jednostka, która ma 1200 osób na pokładzie. Przystawka DSC powoduje, że masz tutaj taki czerwony przycisk Distress. Jak go wciśniesz, przytrzymasz przez 4 sekundy, no to od razu on wysyła
sygnał do wszystkich radiostacji, które mają też przystawkę DSC. I wtedy, jeżeli ja powiedzmy mam na nasłuchu takie radio, ja nie potrzebuję pomocy, ale mam na nasłuchu, no to moje radio zaczyna wyć alarmem, głośnym sygnałem, że ktoś wzywa pomocy. Byliśmy na tym kursie, znaczy ja byłem, kurs trwał prawie 8 godzin, bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem, między innymi właśnie jaki jest zasięg takiego radia, no ale zakładając, że no nie skończyłem takiego kursu, a mimo wszystko posiadam to radio i używam je, czyli nie tylko jestem na nasłuchu, ale jeszcze dodatkowo, nie wiem, rozmawiam poprzez to radio. Czy jest opcja, że dostanę jakąś karę? No tak, oczywiście. No to jest łamanie prawa, nie tylko polskiego, ale również międzynarodowego, który mówi o tym, że na każdym jachcie, na którym jest radio morskie, musi znajdować się co najmniej jedna osoba uprawniona do posługiwania się tymże radiem. Uprawniona, czyli musi mieć dokument uprawniający. Tym dokumentem jest certyfikat kompetencji radiooperatora. W zależności od tego, co to jest za radio, tutaj akurat mamy radio VHF, do niego, do jego obsługi potrzebny jest nam certyfikat SRC, Short Range Certificate. I teraz odpowiadając na twoje pytanie, co się stanie, jeżeli zrobisz kurs, albo inaczej, co zrobisz, jeżeli w ogóle nie masz kursu i korzystasz z radia? No przede wszystkim nie tylko łamiesz prawo, ale no, ryzykujesz tym, albo stwarzasz niebezpieczeństwo dla wszystkich tych, którzy odbierają te komunikaty. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak już masz jakąś akcję ratunkową, gdzie są służby ratunkowe, czy to zawodowe, czy niezawodowe. Niezawodowe, czyli inni uczestnicy tej drogi wodnej, typu żeglarze, motorowodniacy, czy statki konwencyjne, prawda? Oni też są ratownikami, w tym przypadku nie profesjonalnymi. Jeżeli wydajesz złe komunikaty, błędne, mylne, narażasz ich życie, bo oni mogą to źle zinterpretować, prawda? Dlatego jest tak ważne, żeby to szkolenie odbyć, w trakcie którego, no tak jak powiedziałeś, 7-8 godzin, około 3-3,5 godziny to jest omawienie sobie całego systemu GMDSS, międzynarodowego kodu komunikacji, tak, zasad komunikacji na morzu. I tam są różne schematy postępowania w zależności od sytuacji, od charakteru zagrożenia i od członków, którzy uczestniczą w tejże akcji. Czy to są służby zawodowe, czy niezawodowe, prawda? Jeżeli już mówimy tutaj właśnie, że są zawodowi ratownicy, no to jest między innymi informacja, że ty musisz ustąpić, w sensie zejść na drugi plan jako pomoc i być gotowym do tego, żeby te służby ewentualnie na ich, że tak powiem, zlecenie pomóc w jakimś zakresie. Tak? Więc uczymy przede wszystkim tych schematów, potem komunikatów, ich składni całej, jakie informacje powinno się podawać. To jest bardzo ważne, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. A dopiero potem jest ta zabawa na radiu, tak? Czyli właśnie gałkologia, poznanie menu, potem komunikacja werbalna, no i właśnie ta przystawka DSC. Nikt nie ma możliwości przetestować sobie komunikacji właśnie w niebezpieczeństwie. No bo jeżeli zaczniesz ćwiczyć sobie, nawet na tym radiu, Mayday, tak, Mayday, no to wszyscy to słyszą, tak, prawda? Natomiast nasze radia mają specjalne tłumiki, które powodują, że ten sygnał nie wyjdzie poza obręb tego budynku. Więc jak w jednym wciśniemy distress, to będą wszystkie nasze radia wyły tutaj w sali, ale nic na zewnątrz. Kurs radiooperatora, odnoszę takie wrażenie, że to jest taki kurs, który jest wymagany najczęściej, bardziej nawet od patentu. To prawda? Wiesz co, i tak i nie. To znaczy w Polsce, no jak wiemy, są rozporządzenie ministra sportu z 2013 roku narzuca, że jeżeli chcesz pływać na jachtach powyżej 7,5 metra długości kadłuba, musisz obowiązkowo mieć dokument uprawniający cię do prowadzenia tego jachtu, czyli patent nasz żeglarski. Za granicą, na wodach międzynarodowych i zagranicznych, generalnie w większości krajów świata jest tak, że nie ma dokumentu, który cię uprawnia do prowadzenia jachtu. Firma czarterowa będzie chciała od ciebie no, jakiegoś potwierdzenia, czy masz kompetencje do prowadzenia danego jachtu, czy nie. Czy to firmy czarterowe to weryfikują, czy chociażby towarzystwa ubezpieczeniowe też narzucają taki jakby przymus na firmach czarterowych. Więc rynek się w ten sposób sam reguluje. Natomiast w przypadku certyfikatów SRC, no to jest traktowane jako świętość, tak, że jeżeli jest radio morskie na pokładzie, to musisz mieć dokument uprawniający cię do posługiwania się tymże radiem. Chcę zarejestrować to radyjko, bo rozumiem, że nie będę je rejestrować na kajak, będę je rejestrował na siebie. No dobra, to co? Jaka procedura?
Wiesz co, no procedura jest taka, że trzeba wejść na stronę Urzędu Komunikacji Elektronicznej, tam wypełnić wniosek, wydrukować go i albo zanieść do delegatury, albo można go wysłać online, tak? Mhm. Czy też poprzez podpis kwalifikowany, czy przez ePUAP, tak? Natomiast tak jak właśnie rozmawialiśmy o tym, że trzeba podać swój numer certyfikatu SRC, to jest ciekawe właśnie, że od kilku lat UKE zgadza się na to, żeby wpisać tam swój numer certyfikatu właśnie między innymi Federacji ISSA. Mhm. Natomiast w związku z tym, że to jest dosyć żywy organizm, w sensie takim, że nie wiemy, czy to będzie, czy to jest na stałe, czy nie, warto wcześniej bezpośrednio przed kursem czy egzaminem zorientować się w UKE, tak? Zapytać się, czy będą honorowali właśnie ten certyfikat SRC. W ostatnich 3 latach kilkadziesiąt osób po naszych kursach zarejestrowało pomyślnie swoje radia z wykorzystaniem certyfikatu ISSY. Pływając w okolicach Trójmiasta, czy gdzieś tam koło Wody Sawowa, każdy bosmana, czy to port, czy to marina, no ma jakiś kanał swój, powiedzmy to zarezerwowany. Warto byłoby się na samym początku właśnie zaznajomić z tym, żeby nie przejść ze swoim kolegą pogadać na jakiś konkretny kanał, na którym siedzi bosman. Jakie to są kanały tutaj u nas w okolicach? Wiesz co, zacznijmy od tego, że na każdym kursie żeglarskim i motorowodnym każdy uczestnik powinien być nauczony tego, że to jest jakby jego święty obowiązek odrobić lekcję, zadanie domowe i sprawdzić sobie, na których kanałach morskich nadają poszczególne mariny. Co więcej, czy to się nazywa marina, czy to się nazywa bosmana, bo są tacy bosmani, którzy są na to wyczuleni. Bo to jest dla nich sygnał, że jeżeli wywołujesz marina, to jest bosmana, to jest sygnał, że no nie sprawdziłeś sobie locji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w Polsce, na polskim wybrzeżu, zajmuje się tym Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, które to wydaje taką publikację Spis Radiostacji Nautycznych. Każdy port, każda marina ma z góry nadany numer kanału VHF, na którym może operować, tak? I naszym obowiązkiem jest to wcześniej sprawdzić. Nawet jeżeli nie mamy dostępu do tej publikacji, bo nie chcemy jej kupować z zrozumiałych przyczyn, możemy sobie wejść na stronę internetową danej mariny czy portu i tam będzie podane, że na kanale 12 jest Marina Gdynia, Marina Yacht Park w Gdyni i Kapitanat Portu. W Sopocie jest 63 kanał, w Gdańsku jest 14, na Helu, na Wiastarni czy we Władysławowie jest kanał 10. Tak? Mhm. Więc mając tę informację, oczywiście my powinniśmy właśnie ją wcześniej sprawdzić, nastawiamy się na ten kanał. Oczywiście jak płyniemy sobie na przykład z Gdyni do Helu, kiedy wypływamy z mariny, jesteśmy na kanale 12, kiedy jesteśmy już na akwenie otwartym na kanale 16, żeby nasłuchiwać ewentualnego wzywania pomocy lub jeżeli ktoś chce po prostu nas zagaić na jakiś temat, to będzie wywoływało nas na kanale 16. I jak się zbliżamy do portu czy bosmanatu właśnie Hel, nastawiamy się na kanał 10 i tam na tym kanale go wywołujemy. Jeżeli tego kanału mimo wszystko nie znamy, albo zapomnieliśmy, albo zgubiliśmy notatki, każdy port, każda marina powinna i tak mieć nasłuch na kanale 16. Więc na kanale 16 również możemy wywołać marinę Gdynia, oni powinni odpowiedzieć. To się może każdemu zdarzyć, więc na kanale 16 po prostu wywołujemy, albo całą komunikację przeprowadzimy szybko na 16, albo oni poproszą was o przejście na kanał roboczy, w przypadku Gdyni na kanał 12. Cześć, nazywam się Paulina Zbytniewska i prowadzę tutaj kurs radiooperatora bliskiego zasięgu. Taki kurs trwa u nas mniej więcej 7 godzin, jest to kurs całodniowy. Podczas kursu uczestnicy poznają teorię, jak porozumiewać się urządzeniami, jak porozumiewać się radiotelefonem, jakie inne urządzenia mogą spotkać na jachtach, na przykład radiopławy awaryjne EPIRB, a oprócz tego duży nacisk kładziemy na praktykę, która też zajmuje ponad połowę naszego szkolenia. Staramy się, żeby były 2 osoby na jednej radiostacji, jak będą sobie ćwiczyć, dlatego takie w miarę kameralne grupy tutaj zapewniamy. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Dużo jest na pewno pytań na temat tego, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak tą pomoc wzywać. To jest główny cel naszych uczestników. Mamy uczestników przeróżnych, od żeglarzy, od motorowodniaków, do tak jak na przykład dzisiaj na kursie mieliśmy osoby, które będą prowadziły
wycieczki turystyczne na kajakach u nas w Gdańsku na Motławie, także dla nich też taki certyfikat radiooperatora bliskiego zasięgu jest ważny. Jak kiedyś się będziecie zastanawiali, jak dbać o to bezpieczeństwo samych siebie, ale także całej załogi, bo to wy będziecie jednak odpowiedzialni za załogę na jachcie czy tam motorówce, albo na tam, nawet na takiej wycieczce grupowej jak tutaj, to na pewno zapraszamy na taki kurs, można się dużo różnych rzeczy dowiedzieć, oprócz takich bazowych rzeczy z książki, staramy się poprzeć naszą wiedzę na jakichś przypadkach z życia wziętych, omawiamy wypadki morskie, także zapraszamy.